Dzień dobry moi drodzy, jak każdy z Was mam nadzieję wie, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, a mianowicie jest to Dzień Ziemi. I słuchajcie, tak jak Wam obiecałam, dzisiaj zrobimy sobie fajną pracę plastyczną, która uświadomi nam jeszcze bardziej, że o tą naszą Ziemię trzeba dbać. I właśnie dlatego taki ważny dzień ustanowiono, jakim jest Dzień Ziemi. I wtedy na przykład dzieci w szkołach sprzątają na przykład okolice szkoły, żeby tak zaprzyjaźnić się z ziemią, pokazać jak ziemia jest dla nich ważna. No również występują na przykład na scenie, robią różne przedstawienia pokazujące, że ziemia jest bardzo ważna, no bo jest naszym środowiskiem życia. No ale niestety my nie możemy zrobić sobie takich ani przedstawienia, ani sprzątania ziemi, dlatego zrobimy sobie taką pracę plastyczną. I słuchajcie, potrzebujemy coś okrągłego, żeby odrysować kształt ziemi. No bo ziemia, wiadomo, jest w kształcie kulistym takim bardziej, spłaszczonym z góry i z dołu, ale my zrobimy sobie kulisty. Czyli ja mam talerz. Jeszcze raz. Coś do odrysowywania. Ołóweczek. Klej. Nożyczki. Niebieski. I uwaga, może być to marker, może być to kredka, może być farba, może być na przykład plastelina, żeby wyklejać. I zielone jakieś karteczki do wyklejania. Dobrze. No to zabieramy się do pracy. A i jeszcze białe kartki oczywiście i czerwoną, no niewielką kartkę, tak żeby wyciąć małe serduszko z niej. Dobrze, no to mamy białą kartkę, kładziemy talerz, czy co tam macie, i odrysowujemy kształt talerza. To będzie nasza ziemia. Wycinamy. Zobaczcie. Wycinamy. I zaraz będziemy rysować takie kształty, jak na globusie na przykład. Na pewno widzieliście globus. Ma takie nieokreślone kształty. I globus jest w kolorach najczęściej zielonym i niebieskim. I pytanie do Was. Kolor zielony co oznacza? No może łatwiej będzie z niebieskim. Co oznacza niebieski kolor? Morza, oceany, wszystkie wody. Dobrze. A kolor zielony, pozostałość, czyli lądy. Dobrze. Moi drodzy, mamy wycięte. To teraz robimy takie kształty, rysujemy. Ja Wam pokażę mniej więcej jak. O, w ten sposób. O, zobaczcie. Takie kształty, mniej więcej, przedstawiające ziemię naszą. I zobaczcie. Te kształty, które narysowałam, trzeba będzie wykleić zielonymi karteczkami, a te pozostałe pokolorować na niebiesko. No to zaczynamy najpierw od niebieskiego. Kolorujemy na niebiesko te rzeczy, te obszary pozostałe. Kolorujemy. Ja mam troszkę trudniejsze, bo jest zakończony tak skośnie. Niestety nie mam innego. I jak już pokolorujemy, albo pomalujemy, albo wykleimy plasteliną, wylepimy, to musimy wyciąć albo porwać karteczki zielone na kawałeczki.
będziemy robić taką wyklejankę. Dobrze. Na niebiesko już mam. Teraz wyklejamy na zielone karteczki. No to ja mam takie małe zielone. I można porwać, można pociąć, jak tam chcecie. O, ja tu od razu mam troszkę kleju, to od razu te, co są skleju, to sobie przykleję. Bez używania mojego kleju. O. I jak już zrobicie, wykleicie to. Aha. Coś mi nie za bardzo wyszło. Jak już wykleimy, to trzeba będzie przejść do kolejnego etapu, w którym będziemy odrysowywali, już to potraficie bardzo ładnie zrobić, swoje rączki. Ale jeszcze tutaj troszeczkę wykleję, o, żeby pokazać Wam mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Ja takie większe elementy sobie zrobiłam, żeby było szybciej, ale Wy oczywiście jak najbardziej możecie malutkie elementy wyklejać, żeby to ładnie wyglądało. Bo sami dobrze wiecie, że im mniejsze elementy, tym ładniej to wygląda, prawda? No dobrze. Ja już mam jeden ląd wyklejony. Jeszcze mi zostało dwa lądy. O. To już takie większe przykleję. O. Jeszcze mi zabrakło. Oczywiście możecie z wycinanki to zrobić. Ja po prostu mam takie karteczki w takim kolorze, więc ja wykorzystałam takie małe karteczki. A jak na przykład ktoś ma bibułę zieloną, to może to zrobić również z bibuły. Takie kuleczki, jak zawsze rwaliśmy i skręcaliśmy, robiliśmy takie małe kuleczki i przyklejaliśmy. Na przykład robiliście takiego jeżyka, prawda? No dobrze. To moja ziemia wygląda tak. Dobrze. I teraz, tak jak mówiłam, zabieramy się do odrysowywania rączek. Czyli bierzemy znowu kartkę białą. Może być kremowa. Składamy na pół. I odrysowujemy całą łapkę. Odrysowujemy, ja już odrysowałam i wycinamy dwie rączki od razu naraz. Będzie ładnie. Dobrze. To mamy rączki i teraz przechodzimy do wycinania serduszka. Ja słuchajcie, mam takie wycinki. Tak jak mówiliśmy, szanujemy papier, szanujemy ziemię, więc takie małe skrawki również nam się przydadzą. No i składamy kawałeczkiem na pół. Możemy sobie narysować serduszko, połówkę serduszka. Później możemy to dociąć, żeby miał kształt. Ładne serduszko miało kształt. Wycinamy. A co będzie symbolizowało nam to serduszko? Miłość do naszej planety. O, zobaczcie, nawet ładne wyszło. Dobrze. No i zabieramy się do klejenia. Mamy ziemię, mamy łapki,
I uwaga, będziemy przyklejać, zobaczcie, ziemia, łapka tak na dole, o tak, w ten sposób, druga obok, że tak trzyma tę planetę, w ten sposób, a tutaj no, kleimy serduszko. No to przyklejamy w ten sposób. Kciuk do góry. Tak, żeby za bardzo nie zasłonić tej naszej planety. No bo piękna nam wyszła, to po co ją zasłaniać? I serduszko, zobaczcie, przykleiłam. Takie skrzydełka wyszły. I serduszko przyklejamy tak na środeczku tych rączek. Zobaczcie. O, w ten sposób. O. I nasza praca jest gotowa. Bardzo jest wymowna. Pokazuje, że chronimy, czyli tak przytulamy łapkami ziemię i ją bardzo kochamy. Mam nadzieję, że wasza będzie jeszcze piękniejsza. Koniecznie się podzielcie, bo jak widzicie, umieszczam wasze prace na stronie. Trzymajcie się. Pa, pa!